Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Chciałam nagrać dla Was film, taki, w którym mnie widzicie i słyszycie, ale niestety jest w tej chwili godzina 21:30 naszego czasu i jest już ciemno. A w magicznej oazie mamy energię tylko, gdy świeci słońce. I włączenie w tej chwili iluś halogenów i odpowiednie oświetlenie mojej osoby, abyście cokolwiek mogli zobaczyć, jest niemożliwe. Dlatego wybaczcie, że spotkamy się tylko w formie słuchanej. Przygotowałam dla Was niespodziankę. Dokładnie na sobotę i niedzielę, bo większość z Was ma wtedy więcej czasu. Przeczytam dzisiaj dla Was fragment mojej nowej książki W zielonych oczach wiedźmy, która wystartowała 8.8. i zawiera w sobie tą magiczną ósemkę, ale o tym wiecie, ponieważ większość rzeczy zamieszczam na blogu i jestem pewna, że większość z Was czyta praktycznie codziennie, co nowego się dzieje w moim otoczeniu. I jest to jeden z moich ulubionych rozdziałów, który nagrałam dla Was i chciałabym wiedzieć, czy chcielibyście posłuchać więcej, czy mam nagrać więcej. Możecie napisać do mnie w listach takich prywatnych. Wiem, że najbardziej lubicie te listy prywatne, one są takie bardziej anonimowe, ale możecie oczywiście również w komentarzach. I dlaczego zdecydowałam się nagrać dzisiaj to słuchowisko? Ponieważ trwa w tej chwili spotkanie gwiazd numer 2. Dokładnie 2 lata temu spotkaliśmy się po raz pierwszy na spotkaniu gwiazd. Jest to taka forma, w której dzielicie się ze mną waszymi odczuciami względem całokształtu mojej działalności, czyli czy Was w czymś zmotywowałam, zainspirowałam, może coś, co powiedziałam, co zrobiłam, zmieniło Wasze życie. Na lepsze, mam nadzieję. I wówczas to spotkanie było dla mnie osobiście niesamowitym przeżyciem, ale również dla Was, ponieważ moim mottem życiowym jest: poznasz mnie po moich dziełach. I to jest niesamowite przeżycie, gdy otrzymuję listy lub filmy, w których mówicie do mnie lub piszecie do mnie, jak moje dzieła na Was działają, jak one wpływają na Wasze życie. I dokładnie teraz, 1 września, są moje 40 urodziny i z tej okazji trwa aktualnie spotkanie gwiazd numer 2. W którym możecie dzielić się ze mną znowu tymi odczuciami po czasie, co Cię zmotywowało, co Cię zainspirowało, co zmieniło Twoje życie, który mój artykuł, która książka, które słuchowisko, który film w jakiś szczególny sposób Cię poruszył. I dokładnie dzisiaj o godzinie 20 z minutami otrzymałam list od Joasi. I ten list wpłynął na mnie w pewien sposób i dlatego nagrałam dla Was to słuchowisko. I może przeczytam tutaj część tylko tego listu, ponieważ Joasia chciała, żeby pewna część została tajemnicą tylko między nami, ale tutaj malutki fragment przeczytam i będzie on wyjaśnieniem, dlaczego zdecydowałam się przeczytać dla Was fragment mojej książki. Cytuję. Kochana Mario, jesteś dla mnie jak gwiazda na niebie i jak latarnia wskazująca drogę zagubionym statkom. Po prostu jesteś moją mistrzynią i najlepszą osobą, jaką spotkałam w tym życiu. Dziękuję jeszcze raz oficjalnie, Joasiu. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest niesamowite, jak to porusza, bo to jest tak, że gdy tworzę coś dla Was, to widzę to tylko z mojej jak gdyby perspektywy i dowiedzieć się, jak Wy to odbieracie, to jest po prostu niesamowite przeżycie. Ale cytuję dalej. Wszystkie Twoje filmy bardzo mnie poruszają. Uwielbiam słuchać Twojego głosu, który jest dla mnie jak muzyka i zawsze z niecierpliwością czekam na kolejne. I moi drodzy, dlatego właśnie dzisiaj kolejne słuchowisko, mimo że niezaplanowane, to mam nadzieję, że Was ucieszy i że będzie dla Was takim podziękowaniem za to, że jesteście po prostu. I jeżeli Wam się spodoba, to będzie oczywiście więcej.
I jeszcze może w ramach wyjaśnienia, powieść W zielonych oczach wiedźmy jest drugą częścią powieści Mroczne góry i wy znacie mnie głównie z artykułów czy z książek tematycznych, specjalistycznych o magii, rytuałach, weganizmie i tak dalej. Natomiast ta powieść jest czymś zupełnie innym, ale chciałabym, abyście wiedzieli, że zawiera w sobie coś pomiędzy wersami i w przyszłości postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego stworzenie tej powieści było i jest dla mnie tak ważne. Odpowiem również na Wasze pytania, jaki ona ma związek ze mną i chciałabym, abyście wiedzieli, że w tej powieści są ukryte pewne przesłania, tak jakby czytać pomiędzy wersami, czyli cała ta historia jest już w pewien sposób ważna, ale czytając może po raz drugi, po raz trzeci, odkryjecie, że jest jeszcze coś, co jest jak gdyby zapisane, energetycznie zapisane, tam gdzie nie ma tekstu. Czyli słuchając lub czytając tą powieść, będziecie stopniowo coraz głębiej pewne rzeczy rozumieć i będziecie, będę Was wprowadzać w pewną wiedzę, wiedzę energetyczną, magiczną, która jestem pewna, że bardzo wiele wniesie do Waszego życia. Czyli to nie chodzi tylko o tą historię, ale chodzi o energię, która wędruje do Ciebie, gdy czytasz ten tekst lub go słuchasz. I tutaj to jest takie bardzo, bardzo ważne, aby teraz, jak będę czytać tą część, aby przygotować się odpowiednio. Tak samo, gdy czytasz tą książkę, warto się do tego przygotować. Uspokoić się, wyrównać oddech, zapewnić sobie taki spokój w swoim własnym miejscu mocy, a następnie można sobie przygotować herbatę, wyciszyć się wewnętrznie i wejść w ten przekaz energetyczny. Ponieważ to nie jest taka zwykła książka, którą można czytać gdzieś tam na kolanie sobie, na przystanku, gdy czekamy na autobus, ponieważ ta historia ma taką moc w sobie. Zresztą te osoby, które czytały, już wiedzą, że w pewnym momencie jesteście zupełnie w innym świecie i taki był mój zamiar, aby Was w ten świat wprowadzić. I wówczas, jeżeli zaczynamy czytać tę książkę, to może zdarzyć się tak, że wszystko inne nagle przestanie mieć znaczenie. I nie chciałabym, abyście zawalili, tak brzydko mówiąc, pewne terminy, jak na przykład jakieś zeznania podatkowe czy tak dalej. Dlatego przygotuj się wewnętrznie, psychicznie i w ten sposób, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu i odpowiednią energię wokół Ciebie, by zagłębić się w ten świat i odczuć wszystkie przesłania, które przekazałam pomiędzy wersami. A teraz zapraszam Cię na 5 rozdział. Twoja Maria Bukardi. W zielonych oczach wiedźmy, rozdział 5, Rubiny na śniegu. Sytuacja wydarzyła się w księstwie Ulrys. Północny wiatr skomlał w kominku, a ciężkie dębowe okiennice uderzały o mur, skrzypiąc niemiłosiernie. Hrabia de Revelion nie mógł spać. Wstał z łoża i podszedł do oszklonych drzwi tarasu. Księżyc w pełni srebrnym blaskiem oświetlał ogród i wirujące w powietrzu płatki śniegu. Śnieg z końcem lata? Pomyślał. Oparł się o framugę okna, obrzucając spojrzeniem otulony białym puchem ogród. Najpierw jego uwagę przykuł czarny kocur, który majestatycznie przedefilował przez taras, znikając za kamiennym murem. A po chwili kobieca postać, starannie otoczona grubym płaszczem. Jej pojawienie się zbudziło kruki, które kimały na balustradzie i teraz kracząc wzbiły się w powietrze. Kobieta w pośpiechu pokonała kamienne schody i ruszyła w głąb ogrodu.
Hrabia z zainteresowaniem powiódł za nią wzrokiem, jednak księżyca skutecznie przesłoniła widok. Mężczyzna, jakby tknięty złym przeczuciem, czując na sobie odpowiedzialność za bezpieczeństwo księżnej de Rons, w pośpiechu zarzucił koszulę, bogato wyszywany kaftan i płaszcz. Bezszelestnie otworzył drzwi tarasu i podążył w ślad zakapturzonej postaci. Na zewnątrz było przenikliwie zimno. Mogła dochodzić północ. Zerknął w kierunku zamku. Wszystkie światła już dawno pogasły, a baszty złowrogo rysowały się na tle granatowego nieba. Coś nakazało mu przyspieszyć kroku, by nie zgubić tajemniczej przewodniczki i odkryć jej nocne sekrety. Jednak kobieta szła szybko i tylko ślady na świeżym śniegu służyły mu za trop. Tak po chwili dotarł do tajemnej kapliczki w środku ogrodu. Był w tym miejscu już kilka razy, ale drzwi zawsze były zamknięte. Tym razem jednak przez maleńką szparkę zauważył coś jakby blask lichtarza i cienie igrające na śniegu od strony metalowego okienka. Prowadząc ciekawością, ruszył w głąb tajemniczej świątyni. Po omacku, w blasku świec, które paliły się przy wejściu, pokonał schody i znalazł się w małym pomieszczeniu, z którego stary, misternie ułożony z drobnych kamyków chodnik prowadził gdzieś w głąb ziemi, prawdopodobnie do lochów pod zamkiem. Na posadzce zauważył resztki topniejącego śniegu, który nieznajoma z pewnością strząsnęła z płaszcza, wchodząc w głąb tunelu. Bez zastanowienia ruszył dalej. Po chwili przejścia rozjaśnił blask księżyca i hrabia dotarł do małego opuszczonego cmentarza. Posągi i stare rzeźbione krzyże zarośnięte bluszczem w poświacie księżyca wyglądały jak upiorna, uśpiona armia. Mężczyzna uśmiechnął się do własnych myśli i ruszył dalej. Znów świeże ślady na śniegu zdradzały drogę poprzedniczki. Jednak gdy ścieżka skręciła w lewo, jego oczom ukazał się blask pochodni. Ostrożnie cofnął się za kamienną płytę ozdobioną głowami potworów. Starannie ukryty wśród bluszczu, mógł dokładnie obserwować otoczenie. Tuż przed nim, wśród grobów, stała kobieta, otulona bordowym płaszczem, który wśród świeżej bieli śniegu i srebrnego blasku księżyca wyglądał jak zastygła krew. W jednej dłoni trzymała lampion, a w drugiej bogato zdobioną laskę. Mimo że stała do niego tyłem, od razu poznał księżną. Ten jeden, jedyny szczegół, owa laska, zakończona sokolą głową, mogła zdradzić ją wszędzie, nawet tutaj, wśród mroku. Margaret de Rons zdawała się na kogoś czekać i rzeczywiście po chwili z naprzeciwka przykuśtykał do niej zgarbiony starzec w mniejszej kucie. Kobieta z niecierpliwością powiedziała coś w jego kierunku, na co ten tylko pokłonił się jeszcze niżej i zamarł w pozie pełnej uległości i szacunku. Po chwili z lewej strony nadszedł inny mężczyzna. Jak hrabia mógł zauważyć, również w przebraniu mnicha. Za moment jeszcze jeden i kolejny. Każdy z nich przekazał coś księżnej, po czym zniknął wśród grobów. Ostatnio odszedł garbus, który pojawił się pierwszy. Nie minęło więcej niż kwadrans, gdy księżna znów została sama. Kapitan chciał się wycofać, ale w tym momencie usłyszał wyraźnie: Hrabio de Revelion, proszę podejść do mnie. Tego się nie spodziewał, że odkryła jego obecność. Poczuł swoisty palący żar na piersi, jednak było zbyt późno, by zawrócić. Z podniesioną głową ruszył w jej kierunku, a gdy zbliżał się na odległość kilku kroków, kobieta odwróciła się, zrzucając z głowy kaptur i odsłaniając misternie upięte włosy, ozdobione diademem z naturalnych krwistych rubinów. Na jej widok poczuł dreszcz. Wyglądała jak bogini,
rubinowa suknia ozdobiona złoceniami, rubinowe rękawiczki i pierścienie. Ten głęboki i władczy blask jej błękitnych oczu. Świeże płatki białego puchu w kruszu czarnych włosach wyglądały jak naturalne diamenty. Zauważył, że na ramieniu trzyma zwoje dokumentów. Były to więc owe podarunki, które przed chwilą otrzymała. Możesz mi zdradzić, hrabio, co skłoniło cię, by podążyć moim śladem? Zapytała z namysłem i miał wrażenie, że bardzo starannie dobrała te słowa. Wybacz pani, ale kierowałem się tylko i wyłącznie troską o twoje bezpieczeństwo. Odrzekł, patrząc jej prosto w oczy. Kobieta uśmiechnęła się zagadkowo. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy. Dodała po chwili, wyciągając w jego kierunku zwoje pergaminu. Twoi poprzednicy zamiast mnie chronić woleli miękkie poduszki i wina z moich piwnic. Mężczyzna przyjął dokumenty i zdawał się nie zauważać, że dłużej niż powinna zatrzymała dłoń na jego ramieniu. Po chwili jednak cofnęła rękę i znów zarzucając kaptur na głowę dodała. Lepiej wracajmy. Śnieżyca zdaje się przybierać na sile z minuty na minutę. Jej tajemniczy uśmiech zrobił na nim wrażenie, jednak nie dał nic po sobie poznać. Księżna nadal patrzyła mu prosto w oczy, po czym z uroczym uśmiechem przesunęła twarz do jego twarzy, szepcąc namiętnie. A jeśli nakażę ci, hrabio, by mnie pocałować? Przez chwilę zapadło krępujące milczenie. Była pewna siebie i wiedziała, czego chce, by wreszcie wziął ją w ramiona i okazał choć trochę namiętności. Ta jego tajemniczość, niezwykły urok, męskość i dystans, z jakim się do niej odnosił, zaczęły doprowadzać ją do szaleństwa. Czyby moja uroda nie robiła na nim wrażenia? Przecież to niemożliwe. Nikt nie jest w stanie mi się oprzeć. Przez ostatnie tygodnie śledziła każdy jego krok, każdy gest. Widziała, że tak swobodnie żartuje ze służkami, a one rozkochane dogadzają mu na każdym kroku, jak tylko mogą. Względem każdej dziewczyny był swobodny, wesoły i bezpośredni. Czasami miała serdecznie dość szacunku, z jakim ją traktował. Pani, z pewnością jeszcze pamiętasz naszą umowę. Miałem być tylko dowódcą twojej armii. Naturalnie, że pamiętam. Prychnęła jak kotka, odwracając się energicznie i już nawet nie patrząc w jego kierunku, ruszyła przed siebie w drogę powrotną. Choćbym miała oddać duszę diabłu, zdobędę twoją miłość, hrabio de Revelion. Pomyślała, przyspieszając krok. W tym upiornym, cmentarnym krajobrazie, przybierającej na sile śnieżycy, ciszy przerywanej raz po raz głosem kruków, strzegących tajemnic i wyciem wiatru, powrót do zamku nie należał do przyjemności. Księżna wybrała sekretne przejście obok kaplicy. Było ono lekko rozświetlone blaskiem kilku pochodni, które paliły się przy schodach. W furii gniewu pchnęła grube dębowe drzwi z taką siłą, że jak piórko rozwarły się na całą szerokość, uderzając w ścianę. Weszli do środka. Margaret Derons energicznie otrzepała śnieg z aksamitu płaszcza, po czym rozpięła złotą klamrę na piersi i jednym ruchem ściągnęła materię, rzucając w stronę chudziutkiej służącej, która, blada jak zjawa, czekała w kącie. Hrabio? Teraz odwróciła się w jego stronę. Proszę mi oddać dokumenty i wrócić do siebie. Rzekła gniewnie, a jej oczy rzucały złowrogie iskry. Mężczyzna spokojnie i z szacunkiem podał jej zwoje pergaminu, po czym ukłonił się i chciał odejść. Jednak zatrzymała go, chwytając za ramię. Jej piękne palce zacisnęły się na jego nadgarstku. Dopiero teraz zauważył długie szpony ze szczerego złota i rubinowe pierścienie na jej gładkiej, jasnej skórze. Niezwykła ozdoba,
pomyślał. Mogłaby nimi w momencie wydrapać oczy. Jutro tuż o świcie przyślę służkę i sekretarza. W Zatoce Ciemnych Wiatrów będzie czekał statek. Kapitan zabierze cię, hrabio, do Mansorens, gdzie spotkasz się z moim powiernikiem. Będzie czekał na ciebie w porcie. Wszystko ma zostać w tajemnicy. Dodała z naciskiem. Margaret Rons błyskawicznie pokonała schody i już po chwili była we własnej komnacie. Z impetem rzuciła pergaminy na łoże, za nimi poszły rękawiczki i laska z sokolą głową. Z podniesioną głową, pochłonięta przez własne myśli, ruszyła w kierunku okna. Ogród utulony świeżą bielą, oświetlony srebrnym blaskiem księżyca wyglądał bajecznie. Księżna nie była jednak w romantycznym nastroju. Jej długie palce zacisnęły się na krawędzi wysokiego, misternie rzeźbionego krzesła, a wzrok przez chwilę był nieobecny. Nagle, jakby podjęła ważną decyzję, fuknęła. Lessie, natychmiast zapal świece w kaplicy i przygotuj wszystko do ceremonii. Czekam na Gretę i Elizabeth. Mają przynieść purpurową suknię i naszyjnik z czarnych diamentów. Tylko spiesz się, w mig masz być tutaj z powrotem. Służka, która jak cień przyszła do komnaty, podążając za księżną, stała teraz przy drzwiach i nie śmiała nawet się poruszyć. Zbyt dobrze znała swoją panią i jej zły nastrój budził w niej wręcz paniczny strach. Słysząc te słowa, dygnęła nisko i w pośpiechu wyszła na korytarz, nie wydając przy tym najmniejszego dźwięku. Poruszała się bezszelestnie i zdawała się w ogóle nie oddychać. Mniej więcej po kwadransie księżna była gotowa. Przelotnie zerknęła w kryształowe lustro przy wyjściu i uśmiechnęła się z zadowoleniem. W cudnym aksamitnym płaszczu, podbitym sobolim futrem, wyglądała jak bogini. Odetchnęła głęboko i ruszyła do kaplicy. Zwinnie jak kotka, znając w zamku każdy kamień, pokonała schody i doszła do arkad. Wyszła na zewnątrz. Zdawało się zupełnie nie zauważać lodowatego wiatru, który otoczył ją zapachem świeżego śniegu, którego delikatne płatki spadały jej na twarz. Niektóre trafiały w palącą się pochodnię, którą trzymała w dłoni i w zetknięciu z ogniem wydawały swoje ostatnie tchnienie, sycząc delikatnie. Także tutaj w arkadach na kamiennej balustradzie siedziały ogromne ptaszyska, kruki. Symbol mrocznych gór tutaj w Ulris. Powiernicy tajemnic, strażnicy sekretów. Wystraszone nagłym pojawieniem się księżnej wzbiły się w powietrze i krążąc nad jej głową przez moment kruczały jak zły omen. Po czym poleciały w stronę cmentarza. Margaret palcami lewej dłoni dotknęła diamentowej koli, której ciężar czuła na dekolcie. Czarne diamenty były gorące i wibrowały niezwykłą mocą, udzielającą się samej właścicielce. Dziś w nocy odniosą zwycięstwo, wyszeptała księżna.